Gminy nie mają wyboru. Gminy muszą, nie tylko, że powinny, czy też mają. My mamy praktycznie monokulturę energetyczną. Jesteśmy uzależnieni od jednej sieci, od jednego rodzaju energii. To jest energia elektryczna podawana przez linię wysokiego, średniego napięcia. I w przypadkach różnego rodzaju klęsk żywiołowych, czy też pogodowych, bądź zwiększonego zapotrzebowania na moc w ogóle w kraju, szczególnie w upały, występuje bardzo duży niedobór sieci, a w przypadkach klęsk w ogóle zanik energii. Zatem gmina, która pomyśli, jak ten ubytek uzupełnić samemu, po pierwsze osiągnie właśnie tę niezależność, przynajmniej dla prowadzenia podstawowych kierunków swojej działalności i usług publicznych, a po drugie w tle może myśleć także o ograniczeniu czy zmniejszeniu kosztów wykonywania tychże usług. Ciepłownictwo jako ciepłownictwo i energetyka jako dobro podstawowe musi mieć zachowaną ciągłość działań. I tej ciągłości działania nie zapewnią nam żadne jednostki uzależnione pogodowo. Musimy dążyć oczywiście do jednostek, które będą coraz mniej wpływały na środowisko, ale do tego są instalacje środowiskowe. Prawidłową strategię rozwoju tego typu instalacji oraz umiejętność zarządzania poszczególnymi paliwami, które wchodzą w proces produkcji, daje tą przewagę i możliwość tak naprawdę zachowania optymalizacji ceny dla klienta końcowego. Biorąc pod uwagę ewentualne potencjalne źródła, które mogą być nośnikami energii, no to mamy osobno do czynienia a to z ministrem środowiska, a to z ministrem żeglugi, a to z ministrem infrastruktury, podczas gdy powinien to generalnie koordynować w imieniu państwa bezpośrednio minister energii lub też pełnomocnik rządu do takich spraw. Dlatego, że jeżeli rozbijemy to na Polskę sektorową, to będziemy uzyskiwać wyłącznie jakoweś wartości dodane sektorowe, a w tym wszystkim będzie brakowało myślenia strategicznego, systemowego.